Dzisiejszym tematem będzie przesilenie jesienne. I w tym roku bardzo mocno, bardzo często spotykam się właśnie z takim zmęczeniem, wypaleniem, przesileniem jesiennym, gdzie mnóstwo osób właśnie teraz w okolicach listopada, października, grudnia ma takie duże zmęczenie, duże problemy ze wstawaniem, ze snem. Ogólnie praca umysłu, koncentracja i motywacja jest dużo niższa. Obserwuję tu u naprawdę, naprawdę wielu osób, znajomych, pacjentów. Wydaje mi się, że tutaj powodem może być też przejście koronawirusa, które po prostu mnóstwo osób też powiedzmy tą jesienią, poprzednią jesienią, czy też ewentualnie wiosną przeszło i być może to wpływa na takie zmęczenie, ale też na pewno są inne aspekty i dzisiaj powiem o tym, jak sobie z takim zmęczeniem jesiennym zadbać. No i na pewno podstawową kwestią, jak zawsze, jest sen i rytm dobowy i tutaj co można zrobić i co można wykorzystać. Jak wiemy, no jesienią na pewno światła słonecznego jest mniej, mamy tutaj chmury, mamy deszcze często i ogólnie no, tego światła słonecznego po prostu widzimy mniej. Często rano, gdy wstajemy, w ogóle światło jeszcze jest, po prostu jest ciemno, jeszcze nie wzeszło i tutaj nie mamy możliwości obserwowania światła po przebudzeniu, naturalnego światła. Dlatego też wystawianie się na, jeżeli wstajemy po właśnie wschodzie słońca, wyjście po prostu na zewnątrz jest bardzo wskazane, nawet jak jest słone, nawet jak jest pochmurnie, nawet jak niby tego słońca nie widać za bardzo, to i tak wyjście na światło słoneczne jest najlepszą rzeczą, która nas może pobudzić i ustawić rytm dobowy, bo wykazano, że światło słoneczne nawet w przypadku chmur ma dużo większą moc, dużo większą, dużo więcej luksów niż takie sztuczne światło na przykład w jakimś tam biurze i najlepiej to nas pobudza i ustawia rytm dobowy, żebyśmy po prostu byli obudzeni i mieli wysoki poziom energii, ale jeżeli nie mamy takiej możliwości lub po prostu stajemy przed wschodem słońca, to można zadbać o taką specjalną lampę do depresji. Ona już często w depresji czy w zaburzeniach afektywno-dwubiegunowych jest stosowana, ale też właśnie w celu poprawy pracy mózgu i koncentracji, ponieważ dużo niebieskiego światła z rana jest akurat wskazane. Wieczorem jest niewskazane, ale rano jak najbardziej nas pobudza i ustawia rytm dobowy i może wpływać na motywację i koncentrację bardzo dobrze. Z rana polecałbym też różne rytuały, tutaj na przykład prysznic w zimnej wodzie jest bardzo często polecany i stosowany po to, żeby się obudzić, wydzielić katecholaminy, dopaminę, noradrenalinę, żeby mieć lepszą motywację, lepszą koncentrację i też pokonujemy powiedzmy jakąś ciężką rzecz od razu z rana i mamy po prostu większą siłę potem do wykonywania jakichś tam trudniejszych zadań, więc to jak najbardziej się sprawdzi. I polecam też rano rytuały takie jak medytacja albo aktywność fizyczna, jakiś trening czy jakiś mindfulness czy inne tego typu rzeczy. Tutaj możemy to zrobić oczywiście w różnych aspektach, bo możemy trenować oczywiście rano po prostu na czy, jeżeli ktoś lubi to jak najbardziej, jest to bardzo dobra metoda, żeby dbać o pracę mózgu, jak nie to gdzieś tam powiedzmy po południu, wieczorem. Ważne, żeby nie kilka godzin przed snem i bardzo ważne te ćwiczenia fizyczne są dla pracy mózgu, to też w zeszłym roku podczas właśnie tej kwarantanny wszystkiego doświadczałem, że jeżeli nie trenowałem, siłownie były zamknięte i tak dalej, dużo gorzej mój mózg pracował, zacząłem trenować 4-5 razy w tygodniu różne treningi, tak, czy to rower, czy koszykówka, czy siłownia, już to nie ma takiego dużego znaczenia, plus spacery, czy aktywność fizyczna taka o niskiej intensywności, ten mózg od razu dużo lepiej działa, więc to jest naprawdę podstawa, żeby to robić. Minimum 3 treningi w tygodniu i dobrze jest te minimum 6 tysięcy kroków codziennie wykonywać. Jeżeli długo pracujemy w pozycji siedzącej, to warto jest po prostu robić przerwę na jakiś spacer, rozciąganie, czy cokolwiek. To jest bardzo wskazane. Dla wielu osób, żeby w pierwszej części dnia mieć wysoki poziom energii, może być wskazane pomijanie śniadania, jedzenie jego później. Nie ma to jakichś super korzyści zdrowotnych, ale może na przykład to zmęczenie poposiłkowe po śniadaniu zmniejszyć i wykorzystać możemy tę koncentrację rano trochę lepiej, powiedzmy zjeść śniadanie o 10-11. To może się sprawdzić, możemy, jeżeli dobrze tolerujemy, wypić rano nenaczczo kawę, możemy ewentualnie kawę kuloodporną też wypić. Możemy też korzystać z na przykład Lion's Mane Chaga, czyli grzybków do kawy, czy L-taniny, które sprawią, że ta kawa jeszcze lepiej na naszą koncentrację i pracę umysłu będzie działać. I to są takie podstawowe rzeczy, powiedzmy, z rana. Bardzo ważne jest, żeby z tym stresem sobie radzić, bo widzę, że mnóstwo osób też ma większą ilość stresu, czy to związaną z pandemią, czy to związaną z pracą, z finansami, czy z innymi rzeczami. Dlatego też jakiekolwiek aspekty redukcji stresu, czy to będzie medytacja, czy to będzie yoga, może spacery, przebywanie w naturze, muzyka, będą bardzo wskazane, tak jak przebywanie też ze znajomymi, z ludźmi. Jeżeli to jest możliwe, to też na pewno bardzo dobrze wpływa na nas korzystnie. I to są takie aspekty w pierwszej części dnia. I na pewno też warto zadbać o to, żeby przed snem zająć się takim wyciszeniem, żeby nie trenować, nie stresować się kilka godzin przed snem, żeby może jakąś tą aktywność zrobić, ale powiedzmy 2-3 godziny przed snem i też nie jeść późno przed snem i po prostu 2-3 godziny przed snem założyć pomarańczowe okulary, żeby się lepiej wysypiać. To są naprawdę podstawowe rzeczy, które bardzo nam pomogą. Należy dbać o to, żeby też w sypialni było ciemno, żeby była przewietrzona, żeby po prostu dobrze się wysypiać. Jeżeli mamy problemy ze snem, to ewentualnie możemy spróbować suplementacji na sen, czy to będzie glicyna, melatonina, może piwo bezalkoholowe, jest tego sporo, ale to są podstawowe rzeczy, które możemy zastosować. Suplementacja witaminą D3 oczywiście jak najbardziej jest szczególnie jesienią
wskazano może jakieś adaptogeny, na przykład różaniec górski jest bardzo dobrze przebadany pod tym względem, że hamuje zmęczenie, więc może to się sprawdzić. Ewentualnie kurkumina omega-3 to też bardzo korzystnie prozdrowotnie działają, więc takie rzeczy mogą nam pomóc, ale biohacking i dbanie o pracę mózgu jest na pewno podstawą. Więcej też na ten temat, jak poprawić pracę mózgu, znajdziesz w moim kursie na temat poprawy pracy mózgu, który jest poniżej. Zapraszam też do zapisu do mojego darmowego newslettera, gdzie co tydzień wysyłam informacje ze świata biohackingu, poprawy pracy mózgu i zdrowia, także tam też zapraszam. Newsletter jest darmowy i widzimy się jak zwykle za tydzień w niedzielę.